Jarosław Araszkiewicz dziś jest gościem telewizji Lech TV. Witam serdecznie, panie trenerze. Witam serdecznie. Przebywa trener w tej chwili na stażu w Lechu Poznań i obserwuje pan zajęcia pierwszej drużyny. Skąd ten pomysł? No, przede wszystkim wiadomo, że na dzień dzisiejszy jestem bez pracy i szukam, jakby powiedzieć, czegoś, co by mnie zainspirowało. I w szczególności na pewno staż w pierwszoligowym Lechu jest coś fajnego. No, grałem tutaj i te czasy, które były, a teraz to naprawdę jest dziura ozonowa i pod każdym względem dzisiaj czasy są zdecydowanie lepsze i widać to po stadionie, widać to po tym wszystkim, co tutaj nas otacza. Czy treningi Lecha Poznań są inspirujące, skoro szuka trener inspiracji? Nie, przede wszystkim chcę zobaczyć, jak to wszystko wygląda od strony ekstraklasy, no bo ja tylko tu byłem jako zawodnik, no miałem też swój epizod, byłem asystentem u trenera Baniaka w pierwszoligowym Lechu, wtedy była pierwsza liga. A tamte czasy, a teraz to naprawdę jest olbrzymi przeskok i cieszę się, że zarząd, jak i sztab szkoleniowy udostępnił mi to, że mogę przez tydzień być członkiem sztabu szkoleniowego i po prostu się przyglądać, rozmawiać z zawodnikami, jak oni to wszystko widzą, jak oni to wszystko odbierają, jak to wszystko wygląda, także no coś fajnego. A czym się różnią treningi Lecha Poznań dziś, a na przykład powiedzmy 20 lat temu? No przede wszystkim inaczej jakby powiedzieć, jest to robione, no jest tyle jakby powiedzieć możliwości korzystania z urządzeń, z tego wszystkiego, co nas otacza. No, w tamtych czasach raczej mieliśmy mniej możliwości, jeśli chodzi o siłownię, czy o trening funkcjonalny, czy nawet trening z psychologiem, bo to jest też bardzo ważne, jakby powiedzieć, bardzo ważny atut dla piłkarza, bo tak porozmawiać sobie luźno i przekazać, jakby powiedzieć, może nie swoje zmartwienia, tylko takie jakieś przemyślenia. Jest to naprawdę bardzo ważna sprawa, bo dużo klubów w Polsce korzysta właśnie z ludzi, którzy zajmują się psychologią sportu i naprawdę jest to coś fajnego. No, w tamtych czasach to nie wiem, ile ty masz teraz już lat, ale to była całkiem inna praca. Wiadomo, że może teraz nikt tego nie powie, ale wcześniej żeśmy się wzorowali, jakby powiedzieć, na Związku Radzieckim, gdzie trzeba dużo biegać, a później się gra w piłkę. Teraz też oczywiście, że trzeba mieć zdrowie, żeby uprawiać tą dyscyplinę. Teraz robi się to w innej formie. No, nie idzie się tylko do lasu i się biega odcinki i człowiek przychodzi i później nawet nie wie, gdzie jest, bo jest już tak zmęczony. Teraz wszystko się przeważnie robi na boisku z piłkami, także to jest taka, jakby powiedzieć, na dzisiejszych czasach przewaga. Jaka panuje atmosfera na treningach Lecha Poznań? No bo teraz ma pan okazję obserwować to z bliska. Atmosfera przede wszystkim, zawodnicy wychodzą na boisko po to, żeby pracować i żeby przekonać trenera do swojej dyspozycji danego dnia i przydatności do gry w pierwszym zespole. I naprawdę jestem pod dużym wrażeniem ćwiczeń i zaangażowania zawodników podczas tych ćwiczeń. I tak już w rozmowie z trenerem Rumakiem powiedziałem, że fajnie jest, gdyby podczas treningów te treningi, które oni tutaj mają, żeby to przynieśli na mecz ligowy. No jest ciężko jest i to jest, jakby powiedzieć, taki dla mnie, tak patrząc z boku, taki mały problem, żeby to przejść. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem zaangażowania i zawodników i to, co wykonują na treningach. Rozmawiał pan trochę z piłkarzami, no bo wiadomo, że rada od doświadczonego kolegi jest bardzo przydatna, szczególnie dla tych młodszych zawodników. Tak, oczywiście, jeśli mam możliwość, to rozmawiam i, jakby powiedzieć, takie swoje przemyślenia im przekazuję, bo ja jednak stoję z boku, inaczej to widzę, zawodnik pracując, inaczej też to ocenia, tak samo ten Rumak, który jest zaangażowany w tą pracę, też całkiem inaczej to ocenia, także staram się przekazać proste,
proste rzeczy, bo piłka nożna jest tak prostą grą, że nie należy sobie jej komplikować. A kiedy Jarosław Raszkiewicz znajdzie kolejny klub, w którym będzie pracował jako trener? Chyba w Lech TV. A nasz ulubiony klub. Tak, no ciężko jest pracą i sami żeśmy, ja mówię do większości trenerów, sami żeśmy sobie wybrali taki zawód, bardzo stresujący i wymagający, aby powiedzieć, pełnego zaangażowania. Na dzień dzisiejszy no mamy tych trenerów z najwyższą licencją, troszeczkę ich jest. No. Klubów jest troszeczkę mniej i ciężko jest, aby powiedzieć, przekonać szefa, właściciela czy kogokolwiek, który jest, aby powiedzieć, w klubie, żeby dostać pracę. Wiadomo, że wyniki bronią trenera, ale nie we wszystkich, jakby powiedzieć, przypadkach. Tyle Jarosław Raszkiewicz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję za uwagę. Mateusz Kuźniewski. Do zobaczenia.